Trackimo to kompaktowe, lekkie i wodoodporne urządzenie wyposażone w kartę SIM, która pozwala na całym świecie mieć dostęp do danych z trackera. Oczywiście, jak to na nowoczesne rozwiązanie przystało, stan Trackimo możemy sprawdzać przez stronę www lub aplikację mobilną. Do najciekawszych zastosowań należy montaż w samochodzie, plecaku dziecka czy przy obroży naszego pupila. Dzięki temu będziemy mieć zawsze pewność, gdzie znajdują się cenne dla nas przedmioty, a kto wie, takie urządzenie może nam kiedyś pomóc namierzyć skradziony samochód. Wszystkie ustawienia trackera personalizuje się przez stronę internetową apptrackimo.com, oczywiście po aktywowaniu urządzenia. W ustawieniach znajdziemy takie funkcje jak alarm o przekroczeniu prędkości, o niskim poziomie baterii, o opuszczeniu strefu. Im krótszy czas synchronizacji, tym lokalizator szybciej się rozładuje, aczkolwiek nie ma tragedii. Podstawowa wersja trzyma około 4 dni przy jednominutowej synchronizacji trasy, czyli tyle, ile obiecuje producent. Jest to jednak trochę krótko, gdyż wysyłając dzieci na przykład na tygodniowy obóz, będziemy musieli im przypomnieć, żeby naładowały tracker w trakcie wakacji. Zarządzając urządzeniem Trackimo, można wyznaczyć bezpieczną strefę przebywania. Gdy się ją przekroczy, zostanie wysłane do nas powiadomienie o opuszczeniu strefy oraz o ponownym wejściu w nią. Co ciekawe, stref może być nieskończenie wiele wokół wyznaczonej lokalizacji, ustawiając zasięg maksymalnie do 5 km. Jak w praktyce korzysta się z Trackimo? Bardzo łatwo. Samo urządzenie jest małe i proste w obsłudze, a interfejs aplikacji czy konsoli w wersji webowej bardzo intuicyjny. Dodatkowo dzięki nakładaniu informacji na Google Maps możemy liczyć na bardzo dużą dokładność wyświetlania danych. Ze wszystkim bez problemu poradzą sobie osoby w każdym przedziale wiekowym, a tracker ma naprawdę wiele ciekawych zastosowań i szkoda tylko, że nie jest dostępny za mniejsze pieniądze. Alarmy możemy wywołać także za pomocą przycisku SOS. Do największych wad Trackimo z pewnością należy żywotność baterii, której 4 dni nie powalają, oraz wodoodporność, która także pozostawia wiele do życzenia. Certyfikat IP65 uchroni nasze urządzenie w zasadzie tylko przed deszczem, gdyż nawet już mocniejsze zachlapanie może skutkować uszkodzeniem elektroniki. Czy Trackimo to rewolucyjne urządzenie, które powinien posiadać każdy fan gadżetów? Zdecydowanie nie, ale jeśli tylko kiedyś myśleliście o zakupie uniwersalnego nadajnika GPS do namierzania cennych dla nas rzeczy, na pewno będzie to sprzęt dla Was. Szkoda tylko, że nie jest dostępny za mniejsze pieniądze. W tym momencie na stronie producenta możemy go kupić za około 400 zł wraz z rocznym abonamentem.